144,5 tysiąca złotych to pula nagród, jaką Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył na nagrody dla najbardziej aktywnych i wyróżniających się w swojej działalności ekologicznych organizacji działających w województwie śląskim. Wręczenie nagród odbyło się w minioną sobotę w Parku Śląskim w Chorzowie. Organizowany od 2008 roku przez Wojewódzki Fundusz konkurs pozwala na wyłonienie liderów organizacji o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, prowadzących najciekawsze i niekonwencjonalne działania związane z budzeniem i utrwalaniem świadomości ekologicznej. Ten konkurs jest jakby tak co dwa lata kierowany do organizacji raz mniejszych, raz większych, więc w tym roku był ten czas okres przeznaczony dla tych już renomowanych organizacji. Zgłoszeń nie było dużo, ale muszę powiedzieć, że wyniki i praca jury i z tego, co uchylę rąbka tajemnicy, to ekstra klasa. Kapituła konkursu Ekoaktywni spośród 17 zgłoszeń wyłoniła w tym roku 11 laureatów. Jury złożone z pracowników funduszu przy ocenie kart zgłoszeniowych oceniało różnorodność działań, intensywność działań, zasięg tych działań i atrakcyjność. Nagrody w wysokości nawet 25 tysięcy złotych dają realną szansę fundacjom na rozwijanie proekologicznych działań i realizację kolejnych cennych inicjatyw. Nagroda najwyższa, bardzo się z niej cieszymy, jest dla nas dużą niespodzianką, no i oczywiście będzie przeznaczona na promocję ekologii. Fundacja Arka część nagrody przeznaczy na rozwój programu Rowery dla Dzieci. Mniej więcej około 2000 osób już uczestniczyło w niej. Przypomnę, że polega na tym, że ludzie jeżdżący na rowerach wpisują swoje kilometry właśnie na stronie rowerpomaga.pl, a my fundujemy za każde 5 tysięcy przejechanych kilometrów na rowerach rower dziecku z domu dziecka lub ze sieci środowiskowej. Jednym z laureatów jest gliwicka filia Polskiego Klubu Ekologicznego, znana z kampanii międzynarodowych i akcji o charakterze regionalnym i ogólnopolskim. Liczyliśmy po cichu, że zostaniemy docenieni za te nasze działania i bardzo się z tego cieszymy, dziękujemy. W ogóle cieszymy się, że taka inicjatywa Wojewódzkiego Funduszu jest. Zostanie oczywiście przeznaczona na cele statutowe naszej organizacji, czyli właśnie promocję zrównoważonego rozwoju, na edukację ekologiczną. No i myślę, że dobrze ją zagospodarujemy. Uroczystość wręczenia nagród połączona była z ekopiknikiem w Parku Śląskim. Obszerniejszą relację z wydarzenia pokażemy Państwu w naszym programie Działaj ekologicznie i żyj zdrowo.